Dobra, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek. I powiem wam tak, fajnych rzeczy się dowiedziałem, jak robić w OPS-ie. Mianowicie można sobie equalizer taki audio zrobić. Co mogłoby pomóc w jakimś tam modulowaniu głosu audio. Tak zwane pluginy. Dobra. Co możemy dalej robić? Kto więcej wypije? To zadanie mam zrobić. Ej, ty nie pamiętasz może? Czy ja ostatnio skończyłem odcinek, czy... Jakie są frakcje w gotiku? Frakcje? Tak. Ja nie rozumiem, o czym mówisz. No bo dzisiaj było takie pytanie w Milionerach od nas i było pytanie, jakie są frakcje w gotiku. Zależy jakim, jedynce czy dwójce. To jest niesprecyzowane zupełnie pytanie. No, mogłeś powiedzieć wszystkie. Wszystkie, jakie znasz. Ale co, frakcje czy gildie? Frakcje. No to strzelec, wojownik, mag. Chyba, że chodzi o gildie. To pytanie jest straszne. Frakcje to jest społeczeństwo. No właśnie, też tak. Właśnie myślę, że to chodzi o gildie, bo w Gotiku jedynce... O, w Gotiku jedynce masz stary obóz. No. Gdzie masz strażników i tak dalej, masz nowy obóz i masz obóz sekty, a w Gotiku dwójce masz zupełnie inne, więc to jest takie... Nie, to było ogólne pytanie. Bardzo ogólne i nie da się odpowiedzieć na to pytanie. No po prostu odpowiadasz, jakie były w dwójce. Ale to tylko trzy miałeś powiedzieć, podaj trzy frakcje. No było w jedynce były cztery. No ale trzeba było podać tylko trzy, misio! No to mówisz strażnik miejski... A nie, chodzi o frakcje, czyli społeczeństwo, na jakim się dzielą. A to są frakcje. No w jedynce stary obóz, nowy obóz, obóz sekty, w jedynce Korinis, Farma Onara, klasztor. No, sprawdzałem to dla ciebie właśnie. A widzisz, kurwa, gotiki mają. Zajmę. No to fajnie macie. Dobra, posprzedawajmy trochę tych rzeczy. Tego tyle nie potrzebuję. Czyli będziesz oglądała teraz moje materiały, żeby nadrobić, tak? No nie, to pytanie jest teraz... Dobra, powiedz mi jeszcze raz, bo te pytania się powtarzają. Jeden, gotik jeden czy dwa? No chodzi o frakcje, nie o strażnik, policjant. No dobrze, ale w gotiku jeden czy w gotik dwa? W sumie jedno. No to w gotiku jeden. Stary obóz, nowy obóz, obóz sekty? Nowy obóz i obóz sekty, dobra, super. A w gotiku 2 miasto, farma, onara, klasztor. Nie, stary obóz, nowy obóz i co? Obóz sekty. Albo obóz śniącego. Śniącego? To lepiej zapamiętam. Czyli tak. Albo obóz na bagnie. Stary obóz, nowy obóz i obóz śniącego. Tak. Dobra. Super. Gdybyś miała jakieś pytania odnośnie gier, to ja wiem, ja wszystkie rozumy pozjadałem. O Pokémony macie? Ej, a możesz tak w drugą stronę, jak co? A, bo dobra, jak se tam chcesz. Bo tutaj puszczę jakieś te przeboje. Disco Polo. Chciałabym pójść na jakiś forum. Ale ja nie normalnie. W kinie? Teraz te wino podmieniliśmy. Na, mal sehen, ob du es diesmal schaffst. Lass uns weiter trinken. O. Und? Kannst du noch? Cyrano. Potem Ups 2, Bunt na Arce. Idziemy na bajkę na dzieci? Możemy iść. Dobra, Krzysio mówił, że ten film, co byliśmy na nim, to fajny ponoć. Tak. Bo kina chodzimy normalnie. Czyli wygraliśmy, tak? Warte mal. Und? Komm später wieder. Mein Gott. Idziemy spać. Czy tutaj Złoto Piratu, Dziennik Bosmana? Żadnego zadania raczej nie mogę. Aktualnie wykonę... Volker. Kojarzę go z tego. A, on strzelania z kuszy uczy. Dobra, będę mógł się nauczyć tego otwierania skomplikowanych zamków. I będę mógł się nauczyć kradzieży kieszonkowej. To myślę, że tu kradzież weźmiemy.
Do rana. I on powinien chyba już wyzdrowieć. Jeszcze go nie ma? Ja pierdzielę. Szok. Miałem konkurs na chlanie teraz. Ej, wiesz co mi się tak przypomniało? Pamiętasz jak mówisz, że ja zawsze ostatnio wychodzę z pracy, że wszyscy wychodzą? No. To pamiętam właśnie jak... Jeszcze go nie ma? No, mów. Ej, słuchaj, bo jakiś typ, Adrian Roman, powiedział, że będzie wracał z Siedlec do Lublina o 6.30 w poniedziałek. Nikim nie jedź, kurwa, zgwałci cię, wykorzysta. Ty, tak fajnie się w sumie gra, jak prowadzimy jakikolwiek dialog, a nie tak pierdo... Bo ja od 2500 filmów to ja sam ze sobą gadam. Tak inaczej. No nie, już od kiedy mieszkam razem to ze mną. Czyli 2500 filmów wcześniej. Mhm. To gadałem sam ze sobą. No... Nie, dobra, nie będę z tym jechać. Ale wczoraj ważne, że ci gadałam, ważne wcześniej. Bo co? Jakieś głupoty pewnie. Ej, no kurwa, gdzie on jest tyle czasu? Mi się wydaje, że tu nie chodzi o czekanie. Powiadomię Wolfganga. Czyli ja zupełnie niepotrzebnie. Ej, słuchaj, będziemy pracować już w McDonaldzie. No. Myślisz, że dostaniemy urlop, tak jak będziemy chcieli we dwoje w tym samym czasie? Na pewno. Hey du. Ich habe Halva beim Betttrinken gesehen. Tatsächlich. Dann hat unser Plan ja ganz gut funktioniert. An diesen Tag wird der gute Halva noch lange denken. Co, zadanie wykonane? Zniknęło mi. Tu z nim pogadać? 10 punktów, aż kradzież kieszonkowa kosztuje. Ja pierdzielę, jak dużo. A ja mam już tak właściwie 12 poziom. Przestań. O. Ich habe alle Aufgaben. Gut, dann habe ich schon eine Sorge weniger. Ich bin sehr zu... Hast du sonst noch eine Aufgabe? Im Moment nicht. Aber halt, ich sollte ja ausrichten. Am besten machst du dich direkt auf den Weg. Ej, myślisz, żebyśmy wyżyli we dwoje na 17 metrach kwadratowych? No pewnie, w Japonii kurwa to jest chleb powszedni. Dobra, żołd dostaliśmy wreszcie. Ile? 500 sztuk złota. Ich habe an Bord bereits verschiedene Aufgaben erledigt. Aber wenn wir schon dabei sind, wie sieht es mit der Soldauszahlung für mich aus? Gut, du hast in der kurzen Zeit, in der du an Bord bist, deine Aufgaben schnell und gewissenhaft ausgeführt. Harald hat mir berichtet, dass er sehr... Daher sollst du auch jetzt deinen Sold bekommen. Na którą? Na 18.30 jedziemy, tak? 18.20, czyli wyjeżdżamy 18.30. Czyli wyjeżdżamy 18.20, kurwa, 20 minut reklam. To jest przesada. No jest przesada. Ale wczoraj wchodzimy, kurwa, 15 minut i już zaczęli. Także to nie jest takie... No. Zawsze jest bite 20 minut. Silnego parowania tarczą. Ich habe jetzt alle Aufgaben nic. Die du mir aufgetragen hast. Ja, das hast du. Dann kannst du mir bestimmt schon sagen, czyli jednego tego głosu mi brakuje, Kowala. Nun, ich hatte dir doch gesagt, dass du dich zuerst bewähren musst. Den Schiffsdienst hast du, aber wie steht es mit dem Respekt bei der Mannschaft? Also bei Sven, Dandolo, Ernst und Knut. Was ist denn so? Die Mannschaft dich respektiert. Wie ist mein Ruf bei der Mannschaft? Nun, mal sehen.
Albin sagt, er hat nichts dagegen, wenn du, da du es geschafft hast, dich gegen Wolfgang durchzusetzen, wärst du seiner Meinung, wie weit das mit Wolfgang zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall hast du es ernst meint, dass du schwer in Ordnung bist. Nie opłaca się ci, ona. Stimme hast du auf jeden Fall. Dann Dolo denkt, dass du ein echter Kamerad und zuverlässiger Mann bist. Na dobra. Seine Stimme hast du. Jeszcze da auch schon. Und das will bei Dan Dolo schon etwas heißen. Bei ihm muss man schon einen gewaltigen Eindruck hinterlassen, um ihn zu überzeugen. Sogar Sven sagt, dass er dafür wäre, wenn du zweiter Bootsmann würdest. Sven. Ehrlich gesagt wundert mich das ein wenig. Er scheint richtigen Respekt vor dir zu haben. Tja, Knut hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Die Paladine haben grundsätzlich den Slot bald ins Ritter, hält sich aber auch im Allgemeinen. Du hast alle meine Aufgaben zu meiner Zufriedenheit gelöst. Die Mannschaft hat großen Respekt. Chyba nie. Ich werde daher gerne vorschlagen, dich zum zweiten Bootsmann zu machen. Wenn es dir gelungen ist, auf Ort halber Erfolg zu überzeugen, kannst du getrost zu Gernot gehen. No, dobrze. Nie chciałbyś takiego zwierzątka? Nie lubię ślimaków. No właśnie też. Und Harald? Solange ich hier jeder an auf einem Kriegsschiff muss stehen. Ich kann nie ślimak afrykański kosztuje. Kosztuje? Kannst du mir sagen, wie pięć dych. Unsere Reise führt? Nee, das hält dort mal den so lange geheim, bis es uns irgendwann einmal sagt. Aber eine Vermutung hätte ich schon. Und was hast du für eine Vermutung? Es geht natürlich durch die Ort. Da die jetzt vor Vanguard stehen, denke ich, dass wir in einer ganz wichtigen Mission unterwegs sind. Das Königreich steht dicht vor einer Niederlage. Es kann nicht mehr lange dauern, und ich weiß, dass bald, wenn von König... Wiesz, one nie potrzebują... Bab nie... One są obojnakami, więc nie potrzebują nikogo do rozmnażania. Wiesz o tym? Mają gamety męskie i żeńskie. Das glaube ich eher nicht. Auch wenn die Festung der Insel Athanos eine sehr wichtige strategische Bedeutung hat. Bis jetzt aber war auf Athanos nicht viel los. Die letzten Monate wurde ich dort, darum hatte ich mich auch sogleich gemeldet, als man plötzlich Freiwillige für ein Seekommando suchte. Und als ich sagte, dass ich in Korinnes aufgewachsen bin, hat man mich sofort genommen. Ja? Jo, aus Korinnes kommst du, dann ist das vielleicht... Boah, Dialog ist, wiesz? Na, ich denke, dass es für dich auf dieser Reise bestimmt ein paar gute Gelegenheiten geben wird, um dich zu bewähren. Dobra. Kannst du mir wenigstens sagen, warum wir an diesem einsamen Felsen ankern? Aber sicher, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme von Lord. No właśnie, kiedy wypływamy stąd? Bevor wir weiter segeln, müssen wir uns vergewissern. Gerade hier in der Gegend kreuzen zurzeit. Wir müssen also äußerst vorsichtig. No dobra. Kiedy my ruszamy? To my tak właściwie mamy trzy głosy. Idziemy spać jeszcze raz. Już chyba na następny dzień to wróci tamten. Do rana. Z kim ja teraz powinienem porozmawiać, żeby wypłynąć dalej? Tajny cel podróży. Mogę z nim pogadać w ogóle? Szukasz jego, która cię doceni, której zyskasz możliwość rozwoju umiejętności i awansu. Chcesz pracować idealnie w ramach spójnymi do dziewczynami. Elastyczność ze stabilnością zatrudnienia i pełnymi warunkami. Witam w McDonald's. Poszukujemy kandydatów na stanowisko pracownik restauracji. Możliwość pracy czasu. Za co będziesz odpowiadać? Przygotowywanie posiłków, kanapek, sałatek, napojów, deserów oraz obsługa urządzeń, prace magazynowe, uzupełnianie zapasów, sprzedaż produktów, obsługa kasy fiskalnej, kompletowanie i wydawanie zamówień, prace porządkowe w sali, kuchni i na terenie wokół restauracji. Czego oczekujemy? Pozytywnego nastawienia do pracy i gości... Co? Hej du! A, i gości restauracji. O nie, ja ludzi nie lubię. Aktualnie... Jak ty z ludźmi pracujesz? Und hat zu lange ich auf einem. Ale jeśli już masz na koncie pracę w branży, tym lepiej. Zapraszamy również osoby z niepełnosprawnością. O, już nie wiem dla ciebie.
Mile widzieli są również obce krajowcy, co oferują wzrost, stabilne zatrudnienie, bla bla bla, estetyczny grafik. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Gdzie jest ten kurwa piracik? Co ja mam teraz robić w ogóle? Hey. Tu chyba nic nie skuram, nic. Naja, manchmal ist. Na, wie lange muss. Bin gerade fertig. Ich hätte nicht gedacht. Also beim nächsten Mal werde ich diesen Job nicht mehr. Warte mal. No dobra, to załatwione. I teraz nie mam pojęcia w ogóle, co mam robić. Bossman. No, z tamtym mam pogadać pewnie. Tylko gdzie on jest zupełnie, nie wiem. Hej. Nic. Nie mam zupełnie pojęcia, gdzie jest ten, którego pokonałem. Hej, du! Tu też nic. Nie wiem. Tu byłem już tyle razy. Gdzieś za zamkniętymi drzwiami może jest. Jeszcze raz spać. Dobra, Dominik, idę spać. Do czego? No bo jestem śpiąca. Ale do której? No to masz wtedy od razu, wiesz, komonę dudę i lecimy. Gdzie jest kurwa ten pierdolony? Masakra. Ah, jest tu. Ja. Und? Verdammt, brummt mir mein Schädel. Tja, einmal ist immer. Hey, jetzt geht mal nicht so an. Da war doch im Rum irgendwas drin. Wein oder sowas. Gib's zu, du hast heimlich Wein in den Rum Ach, und wie soll ich das bitteschön gemacht haben? Na, vielleicht hast du meinen geheimen Schnapsvorrat entdeckt. Wenn du meinst. Auf jeden Fall hab ich. Ja, ja, du hast gewonnen. Wirst du mich nun zum zweiten Bootsmann vorschlagen? Nichts da, werde ich. Das hat. Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Du hast ein Wettsaufen verloren. Na und? Ist das ein Grund, gleich sein Wort zu brechen? Komm, ich weiß jetzt, dass du Weine oder sowas ähnliches in meinen Schnaps geschüttet hast. So? Und wenn schon. Wir hatten keine Bedingungen vereinbart. Na tak, no miał być konkurs na picie. Trotzdem war das verdammt unfair von dir. Aber das ist nicht das Schlimmste. So? Was ist denn noch so schlimm? Dass du jetzt ein wenig geschlafen hast, oder was? Genau das. Denn in dieser kurzen Zeit muss ich Lord Baldwins Sextanten verloren haben. Ja, du sagst. Was sagst du da? Lord Baldwins Sextant ist weg? Ja, ich muss ihn irgendwo im betrunkenen Kopf liegen gelassen haben. Weißt du, was das heißt? Wenn wir keinen Sextanten mehr haben, sind wir... Na, Navigatia. Dass Lord Baldwin mir den Kopf abreißen wird, ist noch das Wenigste. Hast du denn keine Ahnung mehr, wo du überall gewesen bist? Versuch dich zu erinnern. Habe ich schon, Mann. Aber umsonst.
Ich werde den Sektor... Das ist auch das Mindeste, was du für mich... Wirst du aber dann noch dein Wort halten, wenn ich das Ding... Also, wenn du den Sextanten wieder hast, kannst du von... Doch, wie gesagt, wo das Ding ist, weiß ich nicht. Du wirst wohl das ganze Schiff absuchen müssen. Hm, ciekawe. No to znowu mamy pytać ludzi. Znowu muszę ludzi pytać. Hey Knut, wann denn? Nach dem großen Besäufnis? Genau dann. Klar, der ist an mir vorüber und ist... Und woher kam? Na, vom Mitteldeck, wo Ernst und Dandolo standen. Okay. Hallo Ernst. Na klar, ich habe schon gehört, dass du ihn beim Betttrinken geschlagen hast. Also wenn du mich fragst, dann war das eine enorme Leistung von dir. Danke. Sag mal, hast du vielleicht gesehen? Was? Und ob ich das gesehen habe. Zuerst torkelte er nur über das Mitteldeck, aber dann stieg er die Stufen zum oberen Vorderdeck hinauf. Doch das Beste war, dass er zu guter Letzt dann noch den Mast hochkletterte, ganz hoch, bis nach oben, also bei Adanos. Da könnte einem ganz schön Angst werden. Irgendwann aber kam er glücklich wieder herunter und ging an mir vorüber. Er ist... Hatte er vielleicht... Ja, aber genau habe ich nicht hingesehen. War wahrscheinlich eine Pulle rum, oder? Dann da läuft das bitte. Hast du vor... Nein, nicht, dass ich wüsste. Im Regelfall ist er auch auf dem... Aber ich habe bereits gehört, dass du ihn gewaltig unter den Tisch getrunken hast. Meine Güte, das hätte noch nicht mal ich geschafft. Dobra, czyli mamy na maszt wejść. Tak jak mi zresztą powiedziano. Nieczęsto tam wchodzimy. Raz tam byłem zresztą, na początku, jak jeszcze byliśmy w Korus. Atanos. To wyspa to nawet nie wyspa, tylko jakaś samotna skała i to tyle można powiedzieć o tym miejscu. Dobra, wchodzimy. Na sam szczyt. Ja potem zeskoczę raczej. Był sekstans, widzieliście? Tylko najgorsze jest to, że... Ta drabina, ona się dziwnie zachowuje. Rum, kiełbasa. Mamy to. Dobra, zeskakujemy. No ta, jest składka. Dobra. I teraz tak. Komu ja miałem to oddać? A. Temu nawigatorowi. O, wrócił. Ich habe deinen Sextanten wiedergefunden. Was? Das ist ja großartig. Schnell her mit dem Ding. Trochę mi w ogóle ta gra przypomina Risena. Ganz oben, auf dem Ausguck. Auf dem Ausguck? Meine Güte, warum bin ich denn darauf geklettert? Nun, vielleicht wolltest du mal frische Luft schnappen. Bałem się, że to może spaść do wody, ten Sextans bardziej. Was man nicht alles im besoffenen Kopf tut. Auf jeden Fall hast du mir das Ding wieder beschafft.
Und dafür werde ich dich auch zum Bootsmann vorschlagen. Ehrenwort. Doch halt, weißt du was? Am besten gibst du den Sextanten Gerenot. Der braucht ihn jetzt für weitere Kursbestimmungen. Czyli to my idziemy, tak? Dobra, ale tym zajmę się w następnym odcinku. Cześć!